Hej, cześć, siemanko, z tej strony Andet i witam was w kolejnym sylwestrowym tym razem odcinku z Imgielki. Jak widzicie, Przemek już wstał i Simsy mi lagują, halo. O, znowu się nam zepsuło jedzenie w lodówce, nie podoba mi się to. Ja nie wiem, oni w ogóle nic nie jedzą. Nic nie jedzą w tym domu. Elżbieta jeszcze śpi. Mamy dzisiaj czwartek, czyli dzień, mamy jaką porę roku, przepraszam, lata, czyli dzień jakiś na pewno nie śnieżynki. Dnia śnieżynki w lecie raczej być nie ma prawa. I teraz tak, kilka rzeczy na początek wam powiem. Dostałem od was mały okrzan, że on nie pije soku, tylko pije plazmę, bo jest wampirem. Ja wiem, ja o tym po prostu zapomniałem, przepraszam. Wiem, że to jest plazma. I słuchajcie, dzisiaj jest odcinek sylwestrowy. Bo pokaże się w sobotę, już pewnie się udostępnił. Więc pewnie wrzucę go troszkę szybciej niż zawsze, dlatego że jest Sylwester i myślę, że też wy wychodzicie gdzieś na Sylwestra albo do znajomych, do przyjaciół, gdzieś nocujecie, więc nie chciałbym też wam zajmować dużo czasu po południu o 15, kiedy to wszyscy jesteśmy w ferworze walki z fryzurami, kreacjami sylwestrowymi. Także myślę, że odcinek rzuci się szybciej i też nie będzie jakiś może mega długi. A ten znowu zaczyna. Ja coś mówię, a ten jedzie. Przemysław Lada. Proszę cię bardzo, uspokój ty swą dupkę serdeczną. Mógłbyś, Kudziu, Elka jeszcze śpi. Ja nie wiem, on ma jakieś nerwice nadtręstwo. Ja nie wiem, co tu się wydarza. I zgubiłem swój wątek i teraz nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że... Aha, że ten odcinek nie będzie też jak zawsze 45-50 minutowy, tylko troszeczkę krótszy. Co tu moje kocie? Kocie się boi duchów. I słuchajcie, pomyślałem, że skoro kończy się stary rok, zaczyna się nowy, powiedzmy, że w Simsach możemy też to tak ująć, że tak się zaczyna nowy i stary, znaczy kończy się stary, zaczyna się nowy, na odwrót, to chciałbym jakby w ten nowy rok wejść z nową, świeżą energią w Simsach i chciałbym przemienić dzisiaj Przemka. Nie wiem, czy to się uda. Czytałem komentarze właśnie... Dzień wypoczynku, tak, on się nazywa Dzień wypoczynku, faktycznie, dobra, już wszystko wiem. Okej, zaraz sobie prezenty odbierzemy, jasne. Tak, i znowu zgubiłem wątek. O czym mówię? Aha, że chciałbym, nie chcę wyjść, co tu się wydarzyło. Że chciałbym właśnie przemienić Przemka. Czytałem komentarze pod starymi odcinkami, gdzie dawaliście mi rady, jak mam to mniej więcej zrobić. Wiem, że muszę kupić ten eliksir gdzieś tam chyba na stadionie, czy w jakimś laboratorium, coś takiego, więc postaram się to zaraz ogarnąć. Facet, ty masz kobiety, dlaczego siedzisz przed telewizorem w tej swojej dziwnej fryzurce na jakiegoś... masz smutny wyraz twarzy. O nie, dobra, zdziwiony. Ale jak przemienimy cię, to będą z ciebie ludzie. Bo też pisaliście mi, że a może zrobimy jednak tak, że... Elka, jakie gofry? Proszę najpierw wyrzucić stare jedzenie. Pisaliście mi też, że żeby może on przemienił Elkę, że tak będzie lepiej, że będziemy grać wampirami czy coś. Ja w sumie nad tym się zastanawiałem i ja tak średnio przepadam za nadnaturalnością w Simsach. Co moje kocie miałczą? Co się dzieje? Napełni. Słuchajcie, ja myślę, że czas i pora najwyższa, ażeby zadzwonić po usługi i mieć sprzątaczkę w domu, bo myślę, że już nas powoli na to zaczyna być stać, więc dlaczego by nie? A wy się może pobawicie trochę czy coś? Brykaj. Dobrze, co Elżbieta byś chciała? Urządzić przyjęcie na basenie. Możemy ci to zrobić, słuchaj. Ja bym ci to urządził i spoko. Pokojówka, usługi stałe. 125 dziennie. O Jezu, ja nie wiem, czy nas stać. Znaczy, teoretycznie nas stać. Dobra, spróbujmy. I teraz przyjmiemy prezenty i powysyłamy. Przyjmiemy prezent od przyjaciela. Bo to jest stały punkt naszego simsowego programu jazdy. O, czarek biegnie. Aneczka przysłała nam prezent.
Tablica. Nagła inspiracja. Dobra, więc oczywiście prezent odsyłamy. Jest to prezent niespodzianka. Rodzina ptak. Dzisiaj tak. O, zrobimy, proszę bardzo. O, siłownia, to by nam się przydało. Ale w sumie na razie nie trzeba. Tak my. Chociaż nie wiem, na razie tutaj się mieścimy w tym domu. Bo wiem, że tam kilka osób z was było chętnych na zrobienie projektu do Simsów. Nie mogę tego jakoś tak szybciej przesunąć. O, mogę tak. Pozdrowienia od Maxa. Dzięki bardzo. I ja pomyślałem, że na razie jako tako się mieścimy w tym domu. Oni jeszcze nie są małżeństwem. Lampa stojąca! Oni jeszcze nie są małżeństwem, więc na razie jest ok. Po czym, gdy kiedyś, jeżeli wszystko pyknie tak jak trzeba. Dziękuję, Wesołych Świąt. I dla Ciebie też wesołych, mimo że to już po świętach, więc życzę Ci wystrzałowego Sylwestra. I wszystkim Wam, którzy wysłaliście mi prezent i wszystkim oglądającym wesołego Sylwestra. Niespomnianego, tak korzystając z okazji. Myślę, że jeszcze na koniec to też powtórzę, ale moje Simsy są jak zawsze nieogarnięte, też są nieogarnięte, ale myślę, że Wy już to wiecie. Tak, dobra, wysyłamy. Zaraz oczywiście te rzeczory posprzedajemy, które nam nie będą potrzebne. Będzie na... pieniądze na pokojówkę będą. O, może tak. O, proszę bardzo. No i już na 2 dni pokojówki mamy. Tego też nie potrzebuję. Choinka dostaje. Światło to... No, sprzedaj się. Za siłownię dużo zgarnęliśmy. No i za lampę. Tablica jeszcze. Halo. Dobra. Okej, okay. Więc myślę, że stać nas na pokojówkę. W ogóle dlaczego, Elka, ty tak wcześniej dzisiaj wstałaś? Jedz hamburgera z serem jako resztki. Ten syf tutaj zostawia. Przemek, proszę cię. Do kosza. Gdzie idziesz? Przemysław, gdzie idziesz? Czy ja to mogę tu... O, mogę. Dobra, i... Skoro teraz nas stać, to chyba jest tutaj. Nie. Zwiedzaj. Nie, to nie było tutaj. To też nie było tutaj. Czy możecie mi pomóc? Nie, znowu zlamiłem. Ja nie wiem, gdzie to jest. Karaoke będzie jakby nie. To nie ten punkt. Bulwar to też nie. Ja chcę odmienić Przemka. Proszę, Sims, dajcie mi taką możliwość. A co to jest to? Kamień pogodowy, to też tak nie. Tu? Tu są jakieś eliksiry, słuchajcie. Ja myślę, że możemy sobie pojechać tutaj, bo to chyba o to chodzi. Odwiedzimy to. Może nam się uda coś kupić. Ja, słuchajcie, ja nie wiem, ja teraz strzelam. Totalnie strzelam. Czy to jest to, czy to nie jest to. Ale dobrze. Ach, dobra. Jeszcze miałeś zrobić siku i się wykąpać, ale trudno. Pojedziesz śmierdzącą brudaską. Elżbieto, ptak. Dlaczego? Dlaczego my jesteśmy tak nieogarnięci? I ty, i ja, i ty. Ludzie, którzy nas oglądają, muszą to oglądać i ja im współczuję. Dwie lamy. Elżbieta i Maciej. Pozdrawiamy. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że tutaj to będzie. Byłoby miło i sympatycznie. O, Czesiu lubi zabawę. Tak, Elka się nauczyła dawać. Bo dawanie jest fajne. No, nie ukrywam, że jedziemy dość daleko. Tutaj są eliksiry? Naprawdę?
Okej, okay, dobra. Słuchajcie, wygląda to dość magicznie. Ja tu nigdy chyba nie byłem, jak grałem sam. Przeglądaj. LK. Hello. Uspokój tyłek. Przeglądaj. Czemu nie możemy przeglądać? Można kupić w sklepie, jak sam jest sprzedaż, chcę wynieść się w tym miejscu podoba się zrobić wiele. Dobrze. No dobrze, ale... O, dostaliśmy odznakę, wow. Super. Ale ja bym chciał jednak... No dobra, co możemy kupić? Może ta pani nam powie. To jest oczywiście... Tak, to są, o, tu są ozdoby. Kupuj. Muchomory. A nie ma tu... Przeciwna osobowość, eliksir fontanny młodości, butelka klątwy mumii. Nie ma tu... Dlaczego tego nie ma? Eliksir fontanny... Nie ma. Słuchajcie, ja w tym miejscu was proszę o radę. Gdzie ja mam to kupić? No bo tutaj są eliksiry, ale nie ma nic o wampirzaniu. Przeciwna osobowość, nastawia przewróci się na opak. Nie. Nie. Mumie w poręce łatwo... Nie, no ale... Nieciekawie. Ja bym bardzo chciał, żeby się nam udało, ale to widzę, że chyba nie dzisiaj. Nalka, ale z czego ty się cieszysz? I z czego ty się cieszysz? Nic ci się nie udało, ja się cieszysz. Elżbieto Ptak, proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Badaj alchemię. Rozumiem, że to jest miejsce dla osób, które są magiczne. Elka nie jest magiczna, więc... Oglądaj. To będzie bardzo chamskie, jeżeli weźmiemy tu prysznic, jeżeli jest wanna. Bo Elka będzie zapiła zaraz. Można mieć ul? Naprawdę? Wow. Oj, coś czuję, że wybudujemy kiedyś przepiękny dom, jak już Elka się ustabilizuje, powiedzmy. I co, badasz tą alchemię? Dostałaś... opanowałaś podstawy umiejętności. Ku magicznemu światu alchemii czeka mnóstwo eliksirów do stworzenia. Każdy ma swoją własną niepełną moc przy przemiany życia Sima. Te eliksiry same się nie zmieszają, więc... Słuchajcie, a może zrobimy... Aha, no, czuliśmy się przepisu flakonik rozkoszy. Słuchajcie, a może my byśmy się nauczyli... może my byśmy po prostu zrobili Elkom nasz eliksir. Tylko ja nie wiem, czy jest taka możliwość. Tylko ja was proszę bardzo o... komentarz w tej sprawie, pod filmem tutaj. Co, jak mam zrobić, bo ja, wiecie, ja jestem nieogarnięty. No już ma pragnienie, że chcę eliksir stworzyć. Elżbieto, ty masz inne potrzeby, ty musisz Przemka odmienić, no. Dobra, jedziemy do domu. Mam nadzieję, że dom jeszcze stoi i nie spłonął przez Przemysława i moje dwa koty. Dobrze, więc... O nie. Skoro jest dzisiaj dzień wolny, na festiwalu lata już kiedyś tam byliśmy, w sumie moglibyśmy pójść i zbierać znowu kwiatki, ale może sobie lekko podreperujemy umiejętność mówienia, bo... Oczywiście! Zostawić faceta na chwilę. Proszę bardzo. Telewizor, wieża, wszystko, wszystko. Czy ty masz mózg i zostaw ten komputer w spokoju? Elka, ćwicz przemowy. O, i jeszcze jakaś pokojóweczka tu przyjechała. Pięknie. Pięknie. Od stosunku się od niej. Zostaw ją. On jest zajęty. Zostaw go na pucero czarna. Nie wiem, czy chcę na to patrzeć tam. Dlatego przełączyłem kamerę na Elżbietę. Czy jakiś romans się tu będzie wykroił. Zostaw go, powiedziałem. Nie ma, tu mają się... Jakie plusy? Tu mają być minusy między wami, halo.
Co jej mówisz o kolorach? I nie, Jerzy, no po prostu jeszcze się mistrzy do niej. Przemek? Przemek, grabisz sobie. Grabisz sobie. Ona tu trzeba sprzątać. To jest kobieta do nas pracy. My jej płacimy. Co ty wyprawiasz? Ale nie patrz na to. Zajmij się lustrem. Masz rację. Masz rację. Masz rację. Łonek i czacza, tak. Może tak będzie się wygodnie przesuwał kamerę. Mogę kontrolować sytuację. Ja zobaczę, jak ten romans, jeżeli tak można nazwać, się rozwinie. Dobrze, Ela Koksisz, widzę tutaj umiejętność, bo jakby nie patrzeć, potrzebujemy tyle punktów, a jesteśmy na drugim. Co troszkę, no... W sumie nie spowalnia to nas w karierze, tak? Tylko no, robi ci braki, więc bez sensu. Nie, źle. Dobrze, ale z okazji Sylwestra urządzimy dzisiaj party. Urządzimy party na basenie, tak jak chciała Elżbieta. No i co wy tu plusujecie mi? Przemek, zostaw tą lampę ceryt, powiedziałem. Nie wytrzymam. To był tragiczny pomysł, żeby on z nami mieszkał. Tragiczny. Dobra, kobieto, idź do łazienki, bo się poiszczasz zaraz. Gdzie jest Czesław? Czesław śpi. Tak, Czesław śpi. A Czarek? Czy ty posprzątasz się ten cały syf, czy prześlisz się... No nareszcie. Aha, za urlop płatny. Okej. Dobrze, i zrobimy imprezę. Uuu, to są jakieś składniki. Uuu. Dobrze. Bardzo ładnie, że minusujecie. Ja się tak właśnie przyglądam waszej konwersacji. Jest okej. Okay. Dobra, spróbujemy urządzić przyjęcie. Wy czy na? Raczej na basenie. Kobieto, Rosie się nazywa. Panno Rosie, please tell Rosie, proszę w tym momencie zacząć sprzątać. Elka, komp się, organizuj przyjęcie, już. Chop, chop. Gdzie jest basen? W dół. Basen. Który basen wybieramy? Ten. Nie, bez opłaty. A, to jeszcze nas koszt wynajmu czeka. Doskonale. Okej. Okay. Przyjaciele i sąsiedzi. Zaprośmy w pierwszej kolejności przyjaciół, bo myślę, że oni na pewno przyjdą. Czy to jest siostra Przemka? Bo nazywała się tak samo jak on. No, głupio by było go nie zaprosić, to w ogóle by był szczyt. Przyjęcie poza domem. Tak, przyjęcie poza domem. Strój kąpielowy. O nie, ten nie. Cyk to może tak. O, tej na pewno nie zaprosimy. Nie ma takiej możliwości. Także potraktujmy to przyjęcie na basenie jako imprezę sylwestrową. Świr. Proszę bardzo, Cornel. I Mortimer też. Bo i Landgrab. Niech będzie. Nie wiem, czy to... Aha, wszystko. Okej. Okay. Nie zmieniłem godziny, nie. Zlamiłem. Przemysław, zapraszam na miejsce. Musimy się przygotować.
Nie będziesz mi z tą lamputerą tam rozmawiał w domu. Co to ma być? Już, do wyjścia. Ewakuacja. Słuchajcie, jeszcze wiecie, co zrobię? Jeszcze kupię tutaj miejsce parkingowe. Czy to było? Nie, to nie było to. To o. Dlatego, że on ma auto. A my na tym aucie możemy skorzystać. Może będzie zaparkowane. Ela, idź, idź. Pani pokojowyczka wreszcie zabierze się do roboty. O, jedzie. Proszę bardzo. Jedziemy tym starym rzęchem gruchotem razem. Wspaniale. Chociaż tyle dobrze. Co to za muzyka? Nie! Nie ten klimat. Elka! Zmieniamy to. Zmieniamy to. Masz dać ochotę Nura. Gdzie tu się zmienia muzykę? Bożeż ty mój, nie! Dlaczego to musi tak być? Nie, 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 nie. Gdzie to wyje? No tego nie znajdę, nie ma takiej możliwości nawet. Dobrze, zostańmy tutaj. Dawaj, pływaj. Boże, Przemek, naprawdę? Naprawdę masz płetwy? Nie, wy tego nie widzieliście. Ja tego też nie widziałem. To jest ćwirowa? Tak, to jest ćwirowa. Elka! Nie, nie, nie. Wyjdź mi z tej wody. Czy ty upadłaś na głowę, na termos swój? Chryste panie. Kąpać się w... Nie, no ja nie wiem. Nie, nie, nie. Wyłaź stąd. Nie mamy w ogóle nic wspólnego. Elka, wyłaź z tego basenu. Przestańcie się w nim wszyscy zakochiwać. Chryste panie, wyjdź stąd. Elżbieto. Zmień strój. Tak ciężko. Zapraszam. Pływaj. Chciałaś party w basenie, to proszę bardzo. Sylwestrowe, jej! Super się bawimy wszyscy. Zaczynamy impreza roku. Takiej imprezy to jeszcze świat nie widział. Brawo, Elżbieta. Jesteś mistrzem przyjęć, naprawdę. Gratulacja. No i co? Aha, i tak po prostu będziesz stała w miejscu. Nie możesz z nikim się pobawić w tej wodzie, czy coś tego tam? Tu jest ta Landgraf, z tego co kojarzę. Czemu nie możesz z kimś grać na balony w wodzie? To by było bez sensu, ale jakiś, nie wiem, berek wodny czy coś. O, proszę bardzo. Czy ja ciebie zapraszałem? Prawdę? Nie ogarniam, nie ogarniam. A tu, co tu się dzieje? Czy mamy do czynienia z wróżką? Która ma małe skrzydełka, czy... No i jak ty to robisz, że ją chlapiesz? Ona też by chciała. Aha, ty pewnie musisz jakiś punkt zdobyć sportu, no tak. Że ty jesteś leniwa buła, zero sportu, zero rekreacji, zero niczego. To teraz masz za swoje. Słuchajcie, myślę, że impreza jest tak przecudowna, że ci Simowie tego nie zapomną do końca życia. Jestem tego w 100% przekonany i pewny. Wow, jej! There's a party! Pośpiewajmy sobie, bo po prostu... Nie wierzę. Undead mistrzem imprez. Słuchajcie, jeżeli ja taką imprezę zorganizowałem, to jest najlepsza impreza w życiu. Po prostu najlepsza impreza w życiu. Sam nie wiem, co mam teraz zrobić. No może ja coś źle robię?
Czy coś można robić innego? Nie, ale tu nie ma żadnych jakichś rzeczy dostępnych. No, wszyscy są w basenie, jo, ci sobie nurkują. Gdzie jest twój narzeczony? Ja go w ogóle tutaj nie widzę. Nie wiem. O, Connor coś jakąś ochlapuje mnie. Elka, zdobądź te umiejętności, błagam cię, przecież się kompromitujesz na tym basenie. Stoisz jak leniwa buła w miejscu, machasz rękami i nogami, jak jakiś pączek bez rączek. Naprawdę, ja nie wiem, ja nie wiem. Tu się jakieś grube party robi, wszyscy pod wodę nurkują, a ta się unosi jak wielka kula śniegu na powietrzu. Chryste panie, anielko panoramiczna. No i co? No i nic, tak będziemy dryfować. Zróbże jakiś ruch, Elżbieta, proszę cię, nie kompromituj mnie ani naszej całej serii. Wstyd i hańba. Nie, to nie ma Fergie. Fergie na imprezę nie przyjechała. Nie dojechała gwiazda z Hollywood. Nie wiem, płyń tutaj. Co on chciał ci zrobić? Chciał ci pewnie ochlapać, oczywiście. Bezstrzel jeden. O, jakaś Wiktoria już nie z nami przyjaciółmi, nawet nie wiem, że byliśmy przyjaciółmi. Okej. O, Elka zdobyła punkt. Czy możemy zrobić jakąś interakcję w wodzie? Nie, nie możemy. Dlaczego nie możemy? Co jest z naszą Elżbietą nie tak? Czy może mi to kogoś wytłumaczyć? Alchemia. Sport. Słuchajcie, ja podejrzewam, że ta impreza przejdzie do historii wszystkich imprez simowych na YouTubie. To jest najlepsza impreza, jaka się mogła wszystkim zdarzyć. Dlatego wracamy do domu. Zobaczymy, co tam u naszych kotałków. Dlaczego tu muzyka leci? Nie, nie, nie. Co ty tu robisz? Dlaczego nie ma cię na imprezie? Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę. Zapłać rachunki, Elka. Zapłać rachunki. I w tych płetwach siedzi jak ostatnia łamaga na krześle. Chryste panie. Przemek, please, proszę cię. I znowu trzeba plazmę wyrzucać do ciebie. No, gdzie śmieci. Słuchajcie, jemu się naprawdę nudzi. Jemu się naprawdę autentycznie nudzi. Nie paruj tak w tym stroju, wszyscy, ktoś cię może zobaczyć za rogiem ulicy zaraz. Czy on zaparkował tu auto? Nie, no to za buła. On się nie chce z nami autem podzielić, no to przecież to jest skandal. O, jakaś wiedźma leciała na miotle. Znowu. Dobra, rachunki zapłacone. Jedz resztki, dopóki jeszcze się nie zepsuły. O, jak miło, że skończyłeś wreszcie grać i zajęłeś się pójściem do wieży. Jeżeli ją włączysz, ostrzegam cię, że cię wyrzucę z domu. A, wystarczył się, widzicie? Obstawiam, że do komputera pójdzie. Nie, patrz. O nie, nie wierzę w to. Co ty mówisz? Będziesz do siebie gadał? Naprawdę? Masz zamiar poćwiczyć trochę? O nie, dobra. Jakieś sexy, udawane pozy próbujesz zrobić? Przemek. Na litość boską. Wyjmiemy tę paczkę. O, kotełki się bawią. O, tu drapanie spadło, widzę. Tak, i Elka je w samotności, bo jej wspaniały mężczyzna chodzi jak smród po gaciach w prawo, w lewo, prosto, na zad. I tak fuko. No i co? Co ci dało przejście między... co ci dało wyjście przed dom? Przejście przez kuchnię, salon i powtórzenie tej części dwa razy? Myślisz, że to, że schudłeś dwa kalorie? Dwa, czy co? O co chodzi? Po co się... Przemysław, ja cię proszę.
Jak ty tylko przejdziesz pod moją kontrolę, oj. Może być z tobą kiepsko. Idziemy spać. Idziemy spać. Halo, Elżbieta. O, on też idzie chyba spać. Nie, 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 nie będziesz spał. Nie. Piżama. Elka, Iset, piżama. No, dobrze, dziękuję, dziękuję, okej. Piżama i śpi. Nie musisz ścielić, już nie musisz taka porządna. Przebierz się ładnie w piżamkę, dobranoc, tak, dziękuję. Cudownie. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I tak jak mówiłem w trakcie, że prosiłbym was jeszcze raz o poradę, jak mam tego pajaca Przemysława, naszego ukochanego, narzeczonego Elżbiety, przemienić. Bo chciałbym, żeby on był człowiekiem, wtedy dopiero weźmiemy ślub i tak jak to powinno wszystko wyglądać. Co tu miał czy mi kocie z drugim jedno? No, co? Co się dzieje? On czuje w tobie pieniądz, czy co jest? Także tak, ja wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że wasz Sylwester będzie mega wystrzałowy i że będziecie się super bawić ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, z rodzinami, gdziekolwiek będziecie. Byłem dzisiaj z wami ja, Andec. To był ostatni odcinek w 2016 roku i słyszymy się na pewno w 2017. Także trzymajcie się. No i cześć!